Żeby wygrywać w komunikacji, niezależnie od tego, czy to wystąpienie, dyskusja, czy biznesowe spotkanie, trzeba użyć jednej tajemniczej broni. Bronią tą są argumenty, które stanowią podstawę dobrego przekazu i dobrze zbudowanej prezentacji. Zostańcie i posłuchajcie, jak znajdywać argumenty, a także jak ich używać w komunikacji, żeby odnosić sukces. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Żeby komunikacja była przekonująca, to znaczy, żeby przynosiła zamierzony i określony przez nas efekt, musimy zastosować kilka technik dotarcia do naszego odbiorcy. Pierwszą z tych technik jest posiadanie, przygotowanie i znajomość swojego przekazu głównego, czyli takiej głównej, najbardziej istotnej myśli całego wystąpienia, czy też tego po prostu, co mówimy. Bo niezależnie od tego, jaką formę przyjmuje nasza komunikacja, to zawsze będzie miała ona jakiś przekaz główny. Sam przekaz główny jednak to trochę za mało, bo nie wystarczy tylko i wyłącznie powiedzieć w zasadzie, po co przychodzimy na spotkanie i o co nam tak naprawdę chodzi. Mówiąc ten przekaz główny, docieramy do naszego słuchacza z pewną informacją i ten słuchacz może przekaz główny zaakceptować, ale może go niestety również odrzucić. I aby tego nie zrobił, należy zastosować broń, która zawsze działa. I tą bronią są argumenty. Argumenty to taka rzecz, taka konstrukcja z poziomu wiedzy, a więc opierająca się na faktach, danych, statystykach, która trafia do mózgu odbiorcy, do jego zarówno świadomości, jak i podświadomości i powoduje, że odbiorca wyrabia sobie zdanie na jakiś temat. A więc mamy nasz przekaz główny, czyli myśl, która towarzyszy naszemu spotkaniu i całej naszej wypowiedzi, ale ta myśl poparta jest również faktami, czyli informacjami, które są ważne z punktu widzenia sensowności procesu, o jakim mówimy. I teraz podam Wam prosty przykład. Jeżeli moim przekazem głównym jest prośba o to, żebyś wyniósł śmieci, no to będę stosować argumenty w stylu: jest przepełniony kosz, dziś trzeba wynieść śmieci, ponieważ jutro odbierze je śmieciarka. Po trzecie, będzie w domu czysto, kiedy je wyniesiemy. I te trzy rzeczy, które powiedziałam, to argumenty za tym, żeby ktoś wziął worek ze śmieciami i poszedł wyrzucić go do kosza. Oczywiście na gruncie biznesowym są to znacznie poważniejsze tematy, jak na przykład dyskutowanie budżetu. Jeżeli chcemy dostać budżet na jakiś projekt, to musimy uzasadnić, dlaczego po pierwsze my go mamy dostać, po drugie, dlaczego w ogóle warto wydawać pieniądze. Dobierając argumenty, szukając ich, musimy pamiętać, żeby były one ze świata słuchacza. Kilka odcinków temu, kiedy opowiadałam Wam o metaforze, mówiłam o tym, jak znaleźć odpowiednią metaforę dla odpowiedniego odbiorcy. W przypadku argumentów jest tak samo. Ten sam argument może zadziałać na jedną osobę, a na drugą w ogóle. Więc pamiętajcie o tym, że kiedy będziecie chcieli coś uargumentować, na przykład pieniądze na nowy projekt, to musicie podać takie dane i takie fakty, które przekonają dokładnie tę osobę. Jeżeli jest sytuacja, kiedy decyzja zależy od wielu osób, wtedy trzeba dobrać argumenty, które trafią do wszystkich. Natomiast umiejscowienie ich w świecie słuchacza i oparcie ich na konkrecie gwarantuje nam to, że nie tylko te argumenty trafią, ale również będą przekonujące. A na tym nam przecież najbardziej zależy. Dziękując Wam za dziś, przypominam o subskrybowaniu kanału. Tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku.